dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest bardzo zróżnicowaną grupą dzieci. Tu pod tym pojęciem mieścimy zarówno dzieci niepełnosprawne, które otrzymują od nas orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci zagrożone niedostosowanym społecznym i niedostosowane społecznie, ale także cała ogromna grupa dzieci, które nie otrzymują orzeczenia, a mają specjalne potrzeby edukacyjne. Wśród nich są uczniowie zarówno wybitnie zdolni, uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi. Liczba dzieci, które mają specjalne potrzeby edukacyjne, z roku na rok się zwiększa. Wśród tych grup, gdzie szczególnie zauważamy wzrost, to są uczniowie z zaburzeniami zachowania i emocji oraz stale obecnie powiększająca się grupa cudzoziemców. Szacujemy, że łącznie w gdańskich 6 poradniach rocznie przyjmowanych jest około 10 tysięcy dzieci i uczniów, z czego część tych odbiorców pomocy korzysta poprzez tylko diagnozę, a część uczestniczy w zajęciach cyklicznych, terapeutycznych. W naszej szkole jest ponad 400 uczniów, z tego około 100 uczniów to są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W naszej szkole jest kilka sal, jest tam sala integracji sensorycznej, jest tam sala do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, sala logopedyczna, sala gier i zabaw, w której są prowadzone zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Powszechne i nieznane są normy, że dziecko roczne już powinno powiedzieć kilka słów, 3-latek powinien prostym zdaniem się posługiwać. I najczęściej to właśnie opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, jeżeli chodzi o małe dzieci, powodują, że rodzice do nas się zgłaszają. Do poradni psychologiczno-pedagogicznych zgodnie ze statutem można zgłaszać się z dzieckiem od chwili urodzenia aż do matury włącznie i uczniowie szkół policealnych. Od dawna nie obowiązują żadne skierowania. Wszystkie nasze działania są dla odbiorców bezpłatne.